Siema! Dzisiaj paczka! Ale super! Moi drodzy, tutaj jest dorosły samiec Pecyloteria ornata. Mega jestem zadowolony z tego, że udało mi się go pozyskać. W ogóle z pozyskaniem tego samca, słuchajcie, wiąże się pewna taka dość zabawna historia. Mianowicie tak, tam jest samica Pecyloteria ornata. Będziemy dopuszczać w kolejnych odcinkach, więc trzymajmy kciuki. Ja ją kupiłem razem z grupówką POE. Tutaj macie odnośnik chyba 3 lata temu, czy nawet 4 lata temu. Jako L1. One były takie malutkie. No i część umarła po drodze, część sprzedałem i zdecydowałem się po prostu zostawić sobie jedną samicę. Ona jest tam, słuchajcie. I jakiś czas temu Mariusz Arendt mi powiedział, że wie, kto ma samca, w razie gdybym chciał, bo jemu wyliniał coś tam. W każdym razie dał mi kontakt do jednej osoby, która właśnie ma tego samca i słuchajcie, ja się patrzę, a to jest ta osoba, od której 3 czy tam 4 lata temu kupiłem te poe młode. Także historia zatacza krąg, ponieważ samca dorosłego mam od tej samej osoby, która właśnie mi kiedyś sprzedała młodziaki. Więc to jest tyle. Tą osobą jest Przemysław Chłosta. Jakbyście chcieli zobaczyć jego fanpage, czy też ofertę ptaszników, bo też sprzedaje, zajrzyjcie sobie do linku poniżej. A tymczasem zabieramy się do roboty. Paczka szła, słuchajcie, 2 dni, więc niedługo, nie mało. Tak wygląda zawartość na pierwszy rzut oka. Ło, no słuchajcie, tutaj wygląda na to, że pakowanie jest takie dość konkretne. To sobie dajmy na bok. Ciach! Mamy, słuchajcie, piankę, folię bąbelkową, styropian, ogólnie dużo wszystkiego. O, jest pojemniczek. To, co nas najbardziej obchodzi. O, tam jest samiec. Tam jest samiec i to, słuchajcie, on jest chyba duży, ponieważ Pecyloteria ornata to największy przedstawiciel rodzaju, do 22 cm w rozstawie. Bardzo dużo i moja samica, słuchajcie, też już jest pokaźna. Dobra, mam tu samca, trzeba go otworzyć. Troszkę się boję, no bo to jest poe ornata i poe ornaty słyną z tego, że są agresywne, a poe słyną z tego, że są szybkie. Więc może przejdźmy na tą kamerę i otwórzmy to jakoś w miarę rozważnie. Ja, słuchajcie, tutaj mu przygotowałem taki zwykły braplast. Jeszcze tutaj torf się dopiero rozmaka, ale widzę, że już w zasadzie wystarczy go tutaj pokruszyć. I tak naprawdę nic więcej ten samiec nie potrzebuje. Tuba korkowa i trochę wilgotnego torfu. I tak niedługo on raczej prawdopodobnie skończy u samicy. Więc tu jest pudełko. No, dobra. Zróbmy to, słuchajcie. Ja sobie przygotuję może pensetę. Na pewno będzie bardziej roztropnie. O, ale fart, słuchajcie, samiec żyje, ale widzę, że jest taki dość niemrawy. No, taki widać, że jest przyćmiony tym, że był w paczce. Na pewno trzeba mu dać chwilę czasu, żeby sobie spokojnie odtaił tą podróż. O, tak on wygląda. Tak jest. Dzisiaj, słuchajcie, bez strefy makro, no bo widzimy, że ten samiec to jest taki brzydal, a tak naprawdę lepsze ujęcia będziemy robić przy kopulacji, przy odcinku z kopulacją. Także spójrzmy na niego tak, jak jest teraz. Taki, widzicie, no, zielony szaraczek, można powiedzieć. Na pewno absolutnie on nie przypomina nam samicy, ale jest tutaj i ma się dobrze. I to jest najważniejsze, że samiec ma się dobrze i że nawet nie skacze za bardzo, więc możemy go zobaczyć tutaj w miarę w pełnej krasie. No i dobra, dajmy go, słuchajcie, do pudełka. Nie ma co go stresować, jak dla mnie. Może nam się nawet go uda jakby tutaj wdrapać. Albo wiecie, jak zrobimy? Ja go dam tutaj tak, żeby sobie wszedł na wieczko. No, tu nie idź, mały. Albo może wieczkiem go postaramy się zagonić na braplast. O, właśnie tak.
i on sobie do tego broplasta po prostu powinien wejść. Hop, hop, hop. No i już, samiec jest w nowym, tymczasowym domu. No i już, samiec jest w nowym, tymczasowym domku. Kochani, to była szybka wrzuta, mam nadzieję, że Wam się podobała. Wszystkie linki najważniejsze pod spodem. Pamiętajcie, że jest zrzutka na bilety lotnicze do Tajlandii. Mamy już ponad 5 stów, więc jak dobrze pójdzie, to może za 2-3 miesiące uda się polecieć do Tajlandii i oglądać prawdziwe ptaszniki na żywo i moje marzenie się spełni, a Wy będziecie mieli co oglądać. Więcej Wam nie zajmuje czasu, to był bonusowy filmik. Jeśli się podobało, łapka w górę jak najbardziej wskazana. Subskrypcja również nie zaszkodzi. Tymczasem z mojej strony tyle. Trzymajcie się, na razie i hej!